Zadanie trzecie: opuść nawiasy i dokonaj redukcji wyrazów podobnych. Tutaj w obu przypadkach, w obu przykładach mamy troszeczkę bardziej złożoną sytuację niż to, co mieliśmy w przypadku zadania pierwszego i zadania drugiego. Popatrzmy na podpunkt A. Tutaj mamy minus B plus 10 plus B minus 6. Na czym polega ta złożoność? No tutaj przed pierwszym nawiasem mamy minus. Oznacza to, że my musimy zmienić znaki na naprzeciwne dla wszystkich wyrażeń, które znajdują się w nawiasie. Czyli będziemy mieli tutaj minus B minus 10 i tak wygląda zawartość pierwszego nawiasu po opuszczeniu, to znaczy zawartość pierwszego nawiasu po jego opuszczeniu, czyli po opuszczeniu tego nawiasu. Natomiast przed drugim nawiasem stoi już plus, czyli jeżeli tutaj będziemy opuszczać nawias, to znaczy, że nie zmieniamy znaku na przeciwny. Zapisujemy zatem plus b minus 6. No i popatrzmy, że tutaj b nam się redukuje do zera i zostaje nam minus 10 odjąć 6, to jest równe liczbie minus 16. Popatrzmy teraz na podpunkt b. Tutaj przed jednym i przed drugim nawiasem. Znajduje się już minus. To znaczy, że opuszczając jeden i drugi nawias, musimy pamiętać o tym, żeby zmienić znak na przeciwny dla wszystkich elementów, które znajdują się zarówno w pierwszym, jak i w drugim nawiasie. Czyli tutaj w tym pierwszym będziemy mieli minus C plus 5, natomiast po ściągnięciu drugiego nawiasu uzyskujemy minus C minus 18. No i teraz musimy dokonać redukcji wyrazów podobnych. I popatrzmy, tutaj będziemy mieli minus c, minus c i jest równe liczbie minus 2c, natomiast 5 odjąć 18 jest równe liczbie minus 13. Jeżeli pamiętasz z zadania pierwszego i z zadania drugiego, to tam mieliśmy takie sytuacje, że jeżeli były takie podobne wyrażenia, to mogliśmy włączyć wspólny czynnik przed nawias. W tym przypadku tego zrobić nie możemy, dlatego że nie ma takiej liczby całkowitej, która dzieli bez reszty jednocześnie i minus 2C i minus 13. W związku z powyższym to wyrażenie pozostawiamy jako ostateczne i to wyrażenie jest po prostu postacią, przekształcenia tego całego wyrażenia.